Wystawa przedstawuje czeskiego Wystawa przedstawia czeskiego fotografa, pedagoga i kuratora Wacława Podestata. Jest to jego druga wystawa w Polsce i pokazuje niemal 30-lecia jego twórczości. Interesujące jest to, że na tej wystawie nie odnajdziemy dat i miejsc, w których powstały te fotografie. Jest tak dlatego, że dla Wacława Podestata nie jest najistotniejsze, czy fotografie powstały w Pradze czy Warszawie. Uchwycił on tak zwane zwyczajne momenty, zwyczajne wydarzenia, w których bardzo osobiście, z subiektywnego punktu widzenia, utrwala chwilę. Wyglądają one na pierwszy rzut oka banalnie, ale on tam szuka niesamowitych, tajemniczych momentów, które mogą być w różny sposób interpretowane. Zbiór czarno-białych fotografii nosi tytuł Ludzie. Opowiada on o ludziach spotkanych na ulicy w różnych miejscach na świecie. Są to takie mikroopowieści na granicy realności i nierzeczywistości. Są tutaj także kolorowe fotografie. Zbiór, który zatytułowałem Prywatne historie. Tutaj pracuję bardziej z wyobraźnią, która zachęca widza do zastanowienia się, co wokół nas jest jeszcze rzeczywiste, a co nie. Ktoś może pomyśleć, że część tych zdjęć jest efektem fotomontażu, ale tak nie jest. To są naprawdę rzeczywiste sytuacje, które wywołują we mnie, ale także, mam nadzieję, w widzu, pytanie: żyjemy w świecie realnym, czy może nadprzyrodzonym, nierzeczywistym? Mým potěšením, že mohu vystavovat zde v galerii SPAF v Katovicích a chtěl bych celé široké publikum, nejenom ty, co se zajímají o fotografii, aby navštívili tuhle galerii a budu moc rád, pokud je moje fotografie osloví.